Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów mojego vloga w tym wyjątkowym jakże czasie świąt Wielkanocy. Moi drodzy, dzisiaj Wigilia Paschalna. Wielka noc, w której Bóg spełnia swoje obietnice, w której Jezus Chrystus powstaje z martwych. Bardzo bym chciał złożyć wszystkim oglądającym mój kanał i nie tylko najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus zmartwychwstały opromieniał te wszystkie mroki, aby przemienił lęk i strach w tą nadzieję na zwycięstwo z tym wszystkim, co trudne, co jest naszym osobistym grzechem, słabością. Bardzo bym chciał Wam wszystkim zadedykować na dzisiejszą noc, ale też myślę i na jutrzejszy dzień, bardzo przepiękny fragment z liturgii godzin, z brewiarza, z godziny czytań, starożytną homilię na świętą i wielką sobotę. Zapraszam, abyśmy wysłuchali tego tekstu z sercami przepełnionymi radością, że oto Chrystus zmartwychwstał i żyje i wydobywa z otchłani grzechu każdego z nas. Ten fragment, który przeczytam z brewiarza, niech będzie moimi życzeniami dla Was wszystkich. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Cisza się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, co spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi! I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem Twoim! A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy będą Twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: niech zajaśnieje Wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: powstańcie. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jesteś życiem umarłych. Powstań Ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań Ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w Tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla Ciebie ja, Twój Bóg, stałem się Twoim synem. Dla Ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla Ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i stąpiłem w jej głębiny. Dla Ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla Ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy, dla Ciebie oplutej, bym mógł Ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w Ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na Twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z Twoich ramion zdjąć ciężar grzechu przytłaczających Ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za Ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za Ciebie, który usnąłeś w raju, i z Twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdroiła Twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie Cię ze snu otchłani.
Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. Powstań, pójdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. Gotowy już jest niebiański tron. W pogotowiu czekają słudzy. Już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie. Skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a Królestwo Niebieskie przygotowane od założenia świata już otwarte. Przepięknej Paschy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zmartwychwstały. Alleluja.